co my tu mamy? Końcówka drążka kierowniczego, strona lewa. Już na samym wstępie widać, że nie sprawuje się tak, jak powinna. Będziemy próbowali ją wymienić. Popsikałem, żeby nie walczyć z rdzą, uważając na tarczę, żeby sobie nie wydłużyć drogi hamowania. Klucz 17. Odkręcam stworzeń. Klucz 22. Dobra, poluzowałem, to tylko luzujemy. Teraz trzeba wyjąć. Udało się, stworzeń wyszedł. Dokręcę tamtą śrubę, nie śrubę, nakrętkę, do momentu, w którym jest, zacznie mi blokować już. Uważamy, żeby tej śruby nie ruszyć. Wykręcamy stary. Starą końcówkę drążka. Słychać? I wkręcam nowo do momentu, w którym jest nasza nakrętka wkręcona, mniej więcej powinny być tej samej długości. Tak czy inaczej, po wymianie takiej końcówki jedziemy ustawić zbieżność. O, to jest ten moment, już mi nakrętka tam doszła.
wkładam stworzeń. Przyłapujemy nową śrubą. O, bardzo ładnie pomyślane. Jeszcze sprawdzę w tym starym, czy było tak samo. Nie. Tu w starym jest po prostu tylko nawiercony jakiś otworek. Natomiast tutaj w tym nowym jest jest otwór na klucz ampulowy. Czyli w razie, gdyby nam się zaczął ten stworzeń kręcić przy dokręcaniu, możemy sobie wsadzić klucz ampulowy, zblokować i bez problemu dokręcić. Świetne rozwiązanie. Na razie jeszcze nam się nie kręci środek. Być może już do samego końca nie będzie nam się kręcił. Cały stworzeń jest na stożku. On powoduje zaciśnięcie się tutaj w środku tej zwrotnicy. Kręcamy go z odpowiednią siłą, uważając, żeby nie zerwać jednak tego gwintu na końcówce, bo wymienimy jeszcze jedną końcówkę. Pięknie doszedł, nie obracał się. Kontrujemy śruby na klucz 22. Wymienione w 10 minut.